Numer 10. Stop, ok. To jest pierwszy akt. To jest pierwszy akt, dobra. To jest 10. A wy jest 11. Stop! Pójdźcie się akurat. Stop! Dobra, to jest, mówisz dobrze słowo stop. Dobrze, każesz słowo stop. Ale ono nie idzie w parze z ciałem. Ale ono nie idzie w parze z ciałem. Nie masz problemu z tym słowem, nie? Czy nie masz problemu z tym słowem? To musi być aktywny. Czyli jest po prostu stop! Męczy się znowu! Stop! Męcz się znowu! Stop! Męcz się znowu! Ja rozumiem, że ona zatrzymuje coś i mówi męcz się cały czas. I że to będzie trwało wieki. Ja tak rozumiem, jeszcze ona ta, że mucz się postijmy, jeszcze tam będę z wiekami dobrze. Jasne? Zrób to. Stop! Mucz się, a teraz. Okay, dobra. Teraz
proponuję, ponieważ przeszliśmy wszyscy, tak? Teraz proponuję, zostawiam was, to znaczy nie to, że ja tylko każdy swoje ćwiczy równocześnie. Więc teraz mamy 10 minut. Зараз я вас залишаю. Кожен з вас своє регулюється, своє робить. Це майже за 10 хвилин. 10 хвилин на прочвичення своїх тих. Буде дуже тумульту. Буде дуже багато балагану. Є поглос. Тут є відлуння. І в зв'язку з тим скупні ще мимо цієї перешкоди. Кожен скупі на своїм сценаріюшу, руху, темпі. Хай кожен зосередиться на своєму власному сценарії, темпі. Окей. Добре. Прошу. Зараз спробуємо в кожному елементі, а другий. Тепер спробуємо в кожному елементі. Друга дія. Чи наступує перше, багато мале, незначне деконструкція, чи якби prawdziwe pomyłki. Stają się pierwsze duże, nieznaczne, małopomitne dekonstrukcje, tobto pomyłki. Osoba, która się pomyli, zawsze chce wrócić z powrotem do tego porządku, do tego systemu. Ludyna, jaka pomyliła się, zawsze chce powrócić się potem nazad do tego porządku. One są bardzo delikatne, te pomyłki. Te pomyłki są duże, duże delikatne. A którzy nimi sterują świadomie? Aktory ich wykorzystują świadomo. Ale dla widza powinno to wyglądać tak, jakby rzeczywiście naprawdę się po prostu sypie. Ale dla gledaczy to ma tak wyglądać, niby na sprawie coś sypie. Zobaczmy, co to oznacza w poszczególnych elementach. Zobaczmy, co to oznacza w każdym okremu elemencie. Element jeden. A gdzie? Wiele. Nasza zwiezda, kamizka. Маленькая детская конструкция. Маленькая детская конструкция. Да. Поближе ко мне сяду. И. Акт другий. Вы будете казать, чи нам спробувати щось, якусь деконструкцію самим? Не, сам. То есть завжди інтервенція актора. Cisza, cisza. Brąz się do pana z kuchu! 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 Brąz! Сам виконав, то все, що добре пропозиції. І якби хтось з утоми, з раптом зупинився, чи сам зробив, це дуже добрі пропозиції. За кожним разом, очевидно, пробуєте щось нове, одняк, правда? Звичайно, що кожного разу ви пробуєте якісь інші зміни. Добре. Тераз спробуємо вовед... Добре, то тераз... Окей. Два. Так. Второй. Zawsze, moim zdaniem, dobrze jest, cicho, cicho, dobrze jest zacząć od konstrukcji, po to, żeby za chwilę, żeby nie zaczynać od razu od błędu. Chociaż to coś jest możliwe. Ja думаю, що завжди маєте почати від конструкції і тільки через хвилину робити помилку, не починати одразу з помилку.
Ale możliwe jest też zawsze. Bo tak już możliwe, bo często. Proszę. Так. А я успокоилась, что все успокоилось. Я пришла позлорадствовать. Обыкновенная шлюха. Ale jest możliwe, że nagle jak wyleciał jeden ręcznik, prawda, to nagle poleciał drugi. Jasne? To jest możliwe, po czym taka wymiana, po czym wracamy znowu do systemu. Okej? Okay? To jest możliwe. Ale to w trzecim. Nie, to jest już możliwe w drugim. O, w trzecim my zaczynamy z... My zaczynamy się przemieszczać. Tomu jeszcze w trzecim, nie zaczynamy przemieszczać. Na przykład możemy zmienić pozycję tu, rozumiesz, że tu Ale że jeszcze jesteśmy, robi się jak eskalacja, czyli potem już widać w trzecim, że już na bazie, na fundamencie tego porządku my konstruujemy coś zupełnie nowego, ale jeszcze nie opuszczamy, to jest mój o trzecim, nie opuszczamy miejsca. Nie tylko, prawda? Dopiero w czwartym po prostu idziemy i nagle po prostu robimy rzeczy. Siadamy na nim, prawda? Jego już nie ma. To jest czwarty, jest totalna rekonstrukcja. Jasne? Na przykład bardzo dobre było, nie wiem czy było świadome, kiedy ty. No dużo dobre, nie znaczy, że to świadome. Nie skończyłaś kwestii. To jest zagraniczna rzecz. A później odpowiedziała To są bardzo dobre, bo one są po prostu żywe i wynikają z temperamentu dialogu i sceny. Bo one też dobre, bo one żywi, one wynikają z temperamentu dialogu i sceny. Można, tak, można. Także ja mówiąc, że to są delikatne pomyłki. Każą czegoś zawsze za delikatnie pomyłki. To nie oznacza, że one są niekonkretne i niewyraziste. Co nie oznacza, że one niekonkretne i niewyraźne, one wyraźnie konkretne. Więc podrzucenie tekstu nie powiedziałaś mi końcówki. I to mu wychylanie tekstu, to mnie nie skazało do końca. Siski. Siski. Masz siski. To wynika zawsze, tak naprawdę ta dekonstrukcja, jakby nie, celem tego nie jest sama dekonstrukcja, samo popsucie, tylko psuje się dlatego, że wzrasta agresja wobec partnera. Metodą tej dekonstrukcji jest też, żeby rozsyłać jeszcze w tej dekonstrukcji, a ona wynika przez te, co zostaje wyłącznie agresją. Słuchajcie, nie gadajcie, bo to dotyczy wszystkich. Te same uwagi dotyczą wszystkich. Jeśli nie zauważy, to są dobra.
teraz każdy będzie jakby wedle swojej inwencji robił te pomyłki, prawda? Tak, proszę, będę robić tak po swoim te pomyłki. Czyli numer 3, a akt wstawowy. Stan. Невинная, полоскуха! Лицо как студень, а тут лопатое, все в пятнах. Губы нет. Господи, что я говорю? Сиськи. А где сиськи? Полоскуха, давай сначала. Когда все закончилось, я пошла позлораться. Это выгновенная полоскуха. Лицо как студень, а тут лопатое, все в пятнах. Шеи нет, губы выпеченные, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, тут ловатое все. Пятна, шеи нет, губы выпеченные, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, тут ловатое все. Пятна, шеи нет, губы выпеченные, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, тут ловатое, шеи, ошейник, сиськи маленькие! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студень узкое, губ нет, шея выпеченная, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студень узловатое, все в пятнах, шеи нет, губы выпеченные, сиськи тоже нет! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Ходит вся в розовом, с лицом она плавает. Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, она плаватая. Бог нет, шея выпеченная, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, она плаватая. Шея нет, губы выпеченные, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, тут ловатое, шеи нет, губы выпеченные, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать, обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, тут ловатое, шеи нет, губы выпеченные, сисек нет вообще! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать, обыкновенная полоскуха! Лицо как студия, тут ловатое, шеи нет, губы выпеченные, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать, обыкновенная полоскуха! Да, сиськи! Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная полоскуха! Лицо как шея, а тут ловатая, губ нет, сиськи выпеченные, плечо тоже нет. Когда все закончилось, я пошла позлорадствовать. Обыкновенная! Окей, добра, слушай. Pani, teraz tak, w akcie drugim będzie tak, że oczywiście zawsze będzie ta pierwsza prezentacja pomyłek, taki sorry, na przykład tej pary. W drugiej dzień zawsze będzie tak, że będzie ta prezentacja pomyłek, na przykład solo dla tej drugiej pary. Ale w drugim akcie już będziemy częściej łączyć elementy, na przykład tri i siem. Ale w drugiej dzień będziemy częściej już pojednywać elementy, na przykład tri. I im dalej idziemy w drugim akcie, czym dalej idziemy w drugim dniu, tym tych pomyłek jest więcej. Tym tych pomyłek jest więcej. Ale ciągle jeszcze nie opuszczamy własnego terenu działania. Ale swojej terytorii dzieje jeszcze dosyć nie pokidajmy. W trzecim już możemy zamieniać miejsca, one są większe te pomyłki. I w trzecim możemy zmienić te miejsca, ale jeszcze nie odchodzimy za daleko. Pamiętajcie, że jest efektem narastającego konfliktu. Pamiętajcie, że dekonstrukcja jest efektem narastającego konfliktu. Jeżeli ktoś na przykład się gotuje i zaczyna śmiać, jeśli ktoś gotuje się i zaczyna śmiać, to tego proszę nie ukrywać. To proszę to nie chować. To jest siła i to proszę rozwijać. Za siłę i proszę. I to muszę absolutnie rozwijać, nie stopować. Rozwijać te rzeczy, które się spontanicznie pojawiają. Rozwijać je raczej spontanicznie zjawiają. Dobra, okej. Czy ty?
Сжальтесь! Сжальтесь! Сказать, что нет! Сначала все изменилось! Сжальтесь! Сжальтесь! Сказать, что нет! Сначала все изменилось! Сжальтесь! Сжальтесь! Сказать, что да! Сначала, когда все изменилось! Сжальтесь! Сжальтесь! Сказать, что нет! Сначала, когда все изменилось! Сжальтесь! Сжальтесь! Сказать, что нет! Сначала, когда все изменилось! Сжальтесь! Сжальтесь! To może być śmielsze, śmielej te pomyłki. Te pomyłki muszą być silniejsze. One wynikają także z tego, że... Kurwa, co ten Peszek dał za zadanie? One także wynikają z tego, że kurwa, jakie zadanie dał ten Peszek? Brzuchem po betonie. Żywotą po betonie. I nie będę tego robił. I nagle nogi poszły. I raptem nogi poszły. Nagle spojrzałem na partnera. Ty też robisz ten idiotyzm? Te zakłócenia są efektem również, że tak powiem, psychologicznego procesu. I te zamęty mnie rozumieją tak psychologiczną procesu. Więc bym wcześniej, jest są pierwsze tam trzy ruchy, a potem nie będę tego robił. Te dwie, prawda? Potem dobra. Tak, okej, robimy. Robimy. Gówno. Nie robię, prawda? Że to się, ja muszę zarejestrować, że z jakiegoś powodu to zaczyna się zakłócać, ale ten powód jest emocjonalny. Ja muszę sobie pamiętać, że z jakiegoś przyczyny to zaczyna zmieniać się, ale ta przyczyna jest emocjonalna. Zapomnijcie o tym, że mówiłem, że te zmiany są delikatnie sugerowane. Zabudźcie, że ja kazałam, że mają być dużo delikatnie te zmiany. Po prostu one, lepiej jest, jak one są konkretnie. Kraszcze powinny konkretnie się. Bo ten mechanizm jeszcze się nie zawalił. Bo ten mechanizm jeszcze nie rozsypał się. Ale już w obrębie jego te śrubki to przestaje działać korektnie. Ale już te śrubki tam przestają cię prawie pracować. Okej? Dobra. 4, 5. Sasza! Sasza! Coffee time? Proszę. Акт другой. Второй. W czwartym akcie będzie takie tempo. Będzie taki rytm czwarty dzień.
A może nawet tak. Jasne, że to jest moim zdaniem takie tempo. To jest dobre. Jasne? Mhm. Czyli bardzo dobre inicjatywy, pomysły. Dużo dobre inicjatywy i idei. Natomiast po jakimś czasie no po prostu jestem świadkiem tego, że są same błędy. Ale przez jakiś czas ja patrzę, że masz czasami pomyłki. Mimo, że widzę, że usiłujecie wrócić do porządku. Chociaż ja patrzę, że wychodzi do porządku. Ale to się już tak posypało w tej konstrukcji, ale... że niemożliwie jest powrót. Ale dobrze, na stylkę tam sobie posypał, z tej konstrukcji jeszcze nie można powrócić. Tymczasem... Hej! Roza! Tymczasem ja w ślepo wiem, że to Roza. Ja na ostro znam jeszcze to Roza. I ja, że jednak musi być czasami powrót do konstrukcji. Inni musi być powrócenie do konstrukcji. Nawet na krótko. Nawet na krótko. Bo to jest drugi akt. W trzecim akcie cały czas będziemy usiłowali wrócić, ale praktycznie to będzie już niemożliwe. W trzecim dniu będziemy postanowić starać się powrócić do konstrukcji, ale to praktycznie niemożliwe. Dlatego zmienię sytuację. Ja zmienię sytuację. Wejdę na stół. Wstawię na stół. Położę się na krześle. Ja na krześle. Ale nie dlatego, żeby zrobić dziwną sytuację. Ale nad wiadomością zrobię jakąś dziwną sytuację. Tylko, że może w nowej sytuacji wrócę do porządku. Bo tylko tomu, że możliwe w nowej sytuacji powrócę się do porządku. To wszystko ma taką desperacką konieczność przywrócenia porządku. Ma je taką nachabną nieobchodność powrócić się do porządku. Tak to jest zapisane w play Beckett. Tak to zapisano w libę. Okej? Okay? Rozumiemy? Czyli akurat w tym wariancie radziłbym, że te pierwsze pomyłki są jakby przypadkowe, wracamy, potem jest ich więcej, ale wracamy. Jakraz w tym wariancie ja bym radził, że pierwsze pomyłki wypadkowe, drobni, my powracamy się nazad do systemu, potem znowu ich większe, ale znowu wracamy. Stół i ten schemat. Stół i ten schemat. W nim najbardziej widać pomyłki, ze wszystkich elementów. W tym wypadku najsilniejsze będą pomyłki. Bo on ma najwyraźniejszą, schemat ma najwyraźniejszy. Bo tu jest najwyraźniejszy schemat. Dlatego tu wystarczą mniejsze pomyłki. No tu dostanie mniejsze pomyłki. Wszystkie były dobre, ale później. Wszystkie były dobre, ale później. Okej? Okay? Dobra. To było... Sześć. Sześć i jasne. Nas jest A, okej. Okay. Уходи прочь. 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 Уходи. Okej, okay. Nastia. Nastia, możesz biła tę konstrukcję ze słowami, tak? Możesz tak powtórzyć. Możesz powtórzyć, procz, procz. Może nagle ręka pójść, jasne? Może nagle została, ta noga się prostuje, a ta idzie, ta nie. Ta idzie, tak? Śmielej jakby dokonywać rozpadu. Możesz śmielejsze być zajmować. Spróbuj jeszcze raz. I to samo dotyczy każdego elementu, że nie tylko w obrębie sytuacji, ale również słów, zdań. I to stosuje się każdego wypadku, że to nie tylko może wywołać się... Joanna, nie zawracaj dupy teraz. Ale to także może stosować się tekstu. Że tekst to jest także miejsce, gdzie następuje po prostu zaburzenie. I tekst to też to miejsce, gdzie wynika zburzenie. Czasami jak się ktoś na przykład jąka, prawda? Tak, jak niby ktoś z tego wykaje. Piekielny ból. Zajkaje się. Pierwsza kwestia tu, prawda? To pierwsza rzecz. Albo czy druga, czy rozumiecie, że obrębie tekstu, prawda, może również nastąpić zaburzenie. W sferze tekstu też może być zmieszanie. Dobra. On
Czy to błędy, one muszą być jakby naturalne, czy z głowy? Wiesz co, oczywiście z głowy. Według mnie najpierw naturalne. Ale każde działanie aktora jest złożone. Jest i z głowy, i z serca. Są aktorzy, albo są miejsca, których więcej niż z głowy, mniej serca, a są sytuacje, w których jest więcej z emocji, intuicji, a z głowy. To znaczy, my nigdy nie wyłączamy podświadomości, kiedy działamy. Więc świadomość ma serce, ale według mnie najlepszą sytuacją, w której działa aktor, to jest przynajmniej wrażenie, że zapomniałem zupełnie o głowie. I wrażenie, że ja wrócę do głowy. I działam tylko spontanicznie. I to się spontanicznie. Jak dziecko. Dlatego, że w procesie prób głowa i tak zapamiętała. Zadania, kolejność, cały scenariusz. Zadania, początki, scenariusz. Więc żeby się odnaleźć w sposób żywy, w stanie grania, w graniu. Żeby korygować w stanie gry. Trzeba dokonać wysiłku, żeby tak naprawdę głowę skasować. Mózg skasować. Trzeba sobie stosować swój mózg. To jest niemożliwe. Ale to jest pewne wrażenie. Wtedy, jak wyłączymy pamięć, to otwieramy drzwi do grani, do działania spontanicznego. Tak najkrócej teoretycznie. Oczywiście, że w naszym przypadku to jest bardzo trudne. Dlatego, że wy, wasze ciała nie mają zapamiętanego każdego scenariusza. Bo to byłoby tak, trzeba ćwiczyć, że po prostu o każdej porze nocy zerwani, głup. Robisz to, bo samo się robi. Tak sprawiałem, że długi czas ci po prostu te problemy serii wyjdzie co mocno robić. A teraz jest wasza uwaga skierowana jeszcze na to, żeby punktualnie wykonać scenariusz. A zaraz wasza uwaga jest skierowana na to, żeby punktualnie wykonać scenariusz. I to odcina waszą emocjonalność. I co jak wyprzedzają wasze emocjonalność? Zwłaszcza w takim scenariuszu jak stół. Osobliwo w tym scenariuszu jak stół. Bo on jest jak maszyna. Powinien jak maszyna. W efekcie, na końcu. W rezultacie, w finale. Ci ludzie wykonują czynności jak maszyna. Ludzie wykonują ci dzieje jak maszyna. Ale ja przede wszystkim chcę widzieć. Ale jak płona to sam zobaczymy? Żywych ludzi. Żywych ludzi. To jest tak, jak na przykład, nie wiem, scena, w której kobieta, która coś przeżywa, kryzys w związku z mężczyzną. To tak niby jest scena, jak kobieta przeżywa jakiś kryzys pojazdu z człowieku. Która myje naczynia. Na myje posąd. Prawda? Cały czas ma w głowie ten kryzys. Cristina ma sobie na tym cicu kryzys. Może sobie coś śpiewa. I ma pewien scenariusz ułożony, czynności. Które są jak maszyna. Jaki jak maszyna. Prawda? W którymś momencie... I ten proces jest silny wewnętrzny, ale scenariusz ma z reżyserem, ta aktorka, bardzo ułożony. To nie jest improwizacja. I wnętrznie to jest tam dużo silny, ale ona ma ten scenariusz dużo dobry, składany z reżyserem. Aby dojść do punktu, kiedy ona będzie naprawdę żywa, to ten scenariusz musi być perfekcyjnie włożony w ciało, to cały scenariusz musi być doskonały układany w ciało. Że ciało robi to samo w tej aktorce. Ciało robi to same. A ona się pakuje cała emocjonalnie w sytuację tej kobiety. I wypełnia się czystą emocją. A ona po prostu zabieruje w sytuacji tej ziemi na pokoju tej czystej emocji. Więc zawsze żywy człowiek. To mu zawsze żywa jedyna. Najgorszą rzeczą, którą moglibyście z naszych spotkań zapamiętać. Najgorsza rzecz, którą moglibyście zapamiętać z naszych spotkań. Dla waszego aktorstwa. Dla waszego aktorstwa.
To to, że przyjechał jakiś peszek z Polski. To też, że przyjechał jakiś peszek z Polski. I kazał wam działać jak maszyny. I kazał wam pracować jak maszyny. Że proponował wam tylko formalne rozwiązanie. Że proponował wam lише formalne rozwiązanie. My, ja wam podkładam pewne ćwiczenia. Ja wam podkładam pewne wprawy. Które dyscyplinują aktora. Jakie dyscyplinują aktora? Jego pamięć. Jego pamięć. Jego refleks. Jego odwagę i tak dalej, i tak dalej. Ale na samym końcu jest zawsze tylko i wyłącznie żywy człowiek ze swoimi emocjami. Ale w końcu jest zawsze żywa jedyna z jej emocjami. Mówiłem już komuś na boku. Ja już komuś z boku kazałem. Że jest im wyższa formacja formalna, tym coś jest bardziej wymyślone jako coś nienormalnego. Że czym wyższa jest ta formalna forma i jeszcze większa wygląda na coś takiego dziwnego. Tym silniej musi być oparte na fundamencie organiczności i prawdy. Tym silniejszym ma być oparte na fundamencie organiczności i prawdy. Bo inaczej jest tylko czymś nienormalnym. Bo inaczej coś jest prosto, tylko nienormalne. Sztuczny. Sztuczne i nieludzkie. I nieludzkie. Więc my jesteśmy oczywiście teraz jakby w ćwiczeniu. To jest pewne trudne no, dla nas wszystkich zadanie, bo mamy mało czasu. Dla nas takie składne zadanie, bo nas mało czasu. Ale ja wierzę w to. Ale ja znam i wierzę w to. Że te ćwiczenia, zarówno z Szefera wczoraj, jak i dzisiejsza kombinacja, one za jakiś czas po prostu się odbiją. I dopiero wtedy zaczniecie je jakby rozumieć i może nawet stosować w swojej pracy. Że w jakiś moment one widzi piucja i można nawet nie zrozumieć i nawet można to wykorzystować w swojej pracy. Bo tutaj przez to, że mam mało czasu i nie zdążacie nawet wyćwiczyć scenariusza. I tutaj często jeszcze was mało czasu, żeby nawet nie wstychajcie wytrenować scenariusz. Jakby nasze człowieczeństwo, nasze emocje zostawiamy na boku. Naszą ludzkość i nasze emocje zaznaczają z boku. To, co jest najważniejsze. A też, co jest najważniejsze. I drugi punkt, który byłby najgorszy, żebyście to zapamiętali z naszego spotkania. I drugi punkt, jaki byłby najgorszy, żeby zapamiętali z naszych zuspieci. To, że spektakl można zrobić w 5 minut. Za też, co wystawę można zrobić za 5 minut. Pamiętajcie, żebyśmy kwartet ćwiczyli półtora roku. Pamiętajcie, że kwartet my repetywali półtora roku. TIS, czyli ta partytura Szefera, ponad rok. Partytura Szefera ponad rok. Wtedy dopiero możemy mówić, że znajdujemy coś, ten fundament, na którym możemy, że tak powiem, stanąć, od niego się odbić i pofundować. I dzięki temu możemy pokazać, że my znajdujemy pewien fundament, na jakim możemy stać, możemy od niego odbić, to wchodzi sobie polityki. Tyle na marginesie twojego pytania. Co tak dzięki na marginesie. Dlatego powiedziałem, że ona jest bardzo ważna. Bardzo, ono jest podstawowe. No, na to, żeby sztywą, no, więc teraz jakby na tym etapie nie możemy. A i tak przecież ja widzę, kto się że uwalnia i pędzi emocjonalnie, nawet się myląc w tekście, myląc prawie, to wszystko widać. Ja i tak patrzę, kto po prostu zmienia się emocjonalnie, uczynaje w ciągu dalej, w tym dalej, w tekście. Ale to nie jest, ja się nie spotkałem z wami, żeby robić casting. Spektakl, który będę reżyserował w Polsce z wami. A ja zostaję się z wami na to, żeby taki casting na wystawę, jakby reżyserowany w Polsce. Tylko, żeby wam przedstawić pewne ćwiczenia, które preferuję. Dzięki, żeby pokazać wam pewne wprawy, jakie będę preferował. I które może pozwolą się wam przyjrzeć na aktorstwo po prostu z innej strony. Jakie możliwe wam to pomoże jeszcze odpowiedzieć na aktorską instalację z niczym obok. I też koniec filozofii. Starczy? Dziękuję. Dobra, okej. Okay. Teraz element to był 6-7. Reżyser, dramaturg i aktor. Tak? No, widzisz. Okej, okay. Proszę. Co po sredinie? Po sredinie? Ja znaju. Это не странно, ведет актер. Может быть! Это последний действие. Прошу, еще раз. Может быть! Может быть!
может быть. Мог бы ты. Когда это станет просто игрой. Может быть. Мог бы ты. Может быть. Мог бы ты. Чей это мод? Я читаю мод. Виражнейший. Выразнейший. На закруценье. На замыкание. Чили мод, то есть та ситуация психична, в которой курча запомнял. Всегда психична ситуация. Зробим за жизнь. Вы хочете сказать, что мы все так чисто робили, так типа что? Nie, nie czysto. Ale zmiany czy pomyłki były za mało wyraźne. To to się być wyraźne. Pamiętajcie, że wy jesteście dość daleko. Pamiętajcie, że dosyć daleko. I to jest też jakby od razu zorientowanie się aktora w przestrzeni, że ja muszę powiększyć ten błąd, żeby on był dla mnie widoczny. Taka sytuacja na liczbie aktora, czy ja mogę zwiększyć tę pomoc, żeby ona była powitna. Wcześniej należy zakłócić, coś zepsuć. Raniejsze trzeba zjeżmawać, jeszcze zepsuwać. Jeszcze raz z tego miejsca. Proszę. Może być. Mógłby ty. Pierwsze było, kiedyś się razem powiedzieli, ty razem z nim, jesteście z nim, to jest dobre, ale to musisz mówić śmielej, razem. To jest bardzo dobre, to jest pierwsze wyraźne. Co było ostatnie, co było pierwsze wyraźne? Nie wiem, czy Iwania się cofnął? Tak. Ja nie znam, czy Iwan tak cofnął. Cofnął się, prawda? Mhm. To ty nie cofaj się, aha. Nie cofaj się, nie cofaj się. On się cofnął, no cofnij się, prawda? Tak to jest, idź tak. Jasne, że to jest jakby interwencja nieżdżułana, tak? Proszę? To są dość wyraźne zakłócenia kroków, prawda? Na przykład na premier, nie znam się, co ja pokazuję, że pierwsze jest na przykład, prawda? Jest wyraźne, jakieś dziwne. Jakbym zapomniał, czy pierwsze było to, czy to. O, jeszcze nie wiem, to. Jakby się maszyna zacięła. Chyba zapomniałam się, ale ostatnio Dobra, to było 7. 8. I ты слушаешь меня? Кто-нибудь слушает меня? Кто-нибудь смотрит на меня? Кому-нибудь есть до меня дело? Даже без ломтика. Может перестать болтать и кривляться? Ладно. Ты слушаешь меня? Кто-нибудь слушает меня? Кто-нибудь смотрит на меня? Кому-нибудь есть до меня дело? Даже без ломтика. Может перестать кривляться и болтать, плакать. Ты слушаешь меня? Кто-нибудь слушает меня? Кто-нибудь смотрит на меня? Кому-нибудь есть до меня дело? Даже без...
может перестать кривляться и болтать, плакать. Ты слушаешь меня? Кто-нибудь слушает меня? Кому-нибудь есть на меня дело? Даже без ломтика. Может перестать. Powiedziałbym tak, że dobra jest propozycja zasad pomyłek, znaczy, że dobra jest charakter pomyłek. Jest dobry charakter pomyłek. Natomiast najważniejsze jest w tym ćwiczeniu, w tym drugim akcie to, najważniejszym jest w tej wprawie że ja za wszelką cenę chcę wrócić do porządku, mimo że się mylę. Це те, що я за всяку ціну хочу повернутися до порядку, незважаючи на те, що помиляюся. То виникає з ментальної ситуації в комедії Беккета. Це виникає з ментальної ситуації в комедії Беккета. Психологічної. Дві кобіти чують, що цей зв'язок з мужчиною се псує. Ці жінки відчувають, що цей зв'язок з чоловіком псується. Але за всяку ціну хочуть здобути цього мужчину. Але за всяку ціну хочуть його здобути цього чоловіка. Хочуть вернутися до порядку з ним. Хочуть повернутися до порядку з ним. Więc то не може вас опущати. Тому це не може вас покидати. Бо наразі я бачу, що ви комбінуєте, як зіпсути. То є ціль. Бо наразі я бачу, як ви комбінуєте, щоб зіпсувати, і це є метою. А псує се само. А псується саме. Але важливо є, що я вертаю ciągle uporczywie до того порядку, який був встановлений на початку. Але важливо, що я постійно і наполегливо повертаюся до того порядку, який був встановлений на початку. Чи характер, особовість помилок є в порядку. Тобто тип, характер помилок є добрим на початку. Натомість темат, który one zawierają, te pomyłki jest inny. A natomiast tema, jaką one mieszczą, jest inna. I dlatego to jest bardziej, powiedziałbym, zawzięte. Tomu to bardziej zawzięte, ja bym powiedział. Dlatego nie przyspieszajcie. Tomu nie przyspieszujcie. To jest metryczne. To metryczne. Bardzo uporządkowane. Uporządkowane. A, nie tak, wróć. Nie tak, powróć się. Jasne, tam się toczy wewnątrz walka. Tam trwa wewnętrzna borba. Okej? Okay? Dobra. To było 8. Divya. 8. Divya. Proszę. Я почитал, предпочитал диктант. Я всегда предпочитал диктант. Я предпочитал всегда предпочитал Липтон. Я всегда предпочитал Липтон. Я всегда предпочитал. Я всегда предпочитал Липтон. Я всегда предпочитал Липтон. То есть трошечки иная ситуация. Тут есть еще иная ситуация. Значит, ты пропонуешь заблужение только в тексте. Ты пропонуешь помолвить только в тексте. А зуговни нема заблужения в тексте. Я был 8, а потом 6. Я верю. А это наш текст. Я то взял. А это за деликатно. Я это бачил, но это занадто деликатно. Але это за деликатно. То мусить быть сильнейше. То виника с такой психичной ситуации. Має бути сильніше, бо це виникає з такої твоєї психічної ситуації. То є, так як фацет, який біга, там джогінг чи там щось, всього одно, і несе зі собою в голові, в цілому тілі, ті дві баби. І несе собі в голові, в цьому своєму тілі ці дві баби. З одною мушу піти гербату зелену. З одною мушу пити зелений чай. А з другою мушу піти ясінову. А з іншою з жасминою. А я люблю ліптона. А я люблю ліптона. Без цитрини. Без лимону. То є зона початку. То є зона сильніше. В зв'язку з тим, він в якомусь моменті може стануть в місцю, курва, не витрима. Розумієш, що забуження в його біку, в тілі, то очевидно, не ходить мені о то, щобиш ти робив щось такого, летів по ścianie. To w trzecim i czwartym akcie, prawda? Natomiast teraz, że jest po prostu... Przepraszam, ale nic nie rozumiem. No dobrze, to jest więcej zaburzeń w rytmach ciała,
w przystanięciu, więcej kombinacji w ciele. Większe kombinacje w ciele, większe zburzeń w ciele. Ale jeszcze zadanie było takie, że druga dziewa ona delikatna i probaw je czuję pierwszy raz. Ale ja już powiedziałem. Ale ja już сказала, że wycofuję słowo delikatne. Що відмовляюся, забираю слово делікатне. А, що ще це ти робиш? Що ти тоді робив? То мусить бути виразніше. Це мусить бути виразніше. Бо в третьому... Бо в третьому? Тотально зміниш спосіб заховання. Тотально зміниш спосіб поведінки. Єще будучи на тамтім терені. Будучи ще там, там. А в четвертому вийдеш в środek пекла. А в четвертому вийдеш в середину пекла. І можеш робити все. І можеш робити все. Маємо тільки те. Маючи лише цю тему в голові. Вінь. Яку тему? Тема – це жінок з чаєм. Тема – жінок з чаєм. Ну добре. Пробуй зараз і запропонуй зміни не делікатні. Тепер пробуй і запропонуй не делікатні зміни. Прошу, старт. Я завжди не почитав. Ліфтер. Я завжди. Предпочитал Виктор. Я всегда предпочитал Виктор. Я всегда предпочитал Виктор. Я всегда предпочитал Виктор. Я всегда предпочитал Ліптер. Окей. Всі найважніші зміни робили за колонами. Всі найважніші зміни ти робив за колонами, тому я мусив здогадуватися, що ти робиш. А, на któryś заняттях повідомив, що якщо актор бачить глядача... Я на якому занятті сказав, що якщо актор бачить глядача... То глядач бачить його. То глядач бачить його. Тож всі скарби свої закопалиш... Там, где будет дочь. Тому все свои скарбы закупали там, где не видно. Если будешь играть в такой сцене... Будешь про это помнить, потому что будешь играть в такой простой. То тут же нет. Але то и глядач меня не бачит. Я тебя не вижу. Але я говорю о тебе вижу. А, я думаю, ну то и глядач меня не бачит. А, он так, але я не. А я теж заплачу. А, добре. Окей? Добра? Барсо добрая пропозиція. То о то хочу. Jeszcze chodzi o to, że tam, gdzie po prostu się przymierzałeś i że to wszystko jest efektem wykasowania tego problemu z tymi babami. I też ważne, że te momenty, kiedy ty tam zupełniasz się na miejscu, wytrzymałeś, bo tak blisko ruszałeś, to też jest moment jakby tego wykidania tej problemy z dziewczynkami. To jest jego temat. To jego temat. Efektem tego problemu są zmiany kierunków ciała, biegu. I rezultatem tej temy jest zmiana napięku ciała. Rozumiesz? Okej. To było 9? 10. 10. 10. Tak, Katia. Proszę, tak. Intelektualnym to są dobre propozycje. Co w intelektualnym planie to dobre propozycje. Ale ja patrzę na to zimnym okiem. Ale ja dywizję na to chłodnym poglądem.
Rozumiem propozycję. Rozumiem propozycję. Ale ona mnie nie wzrusza. Ale ona mnie nie wzrusza, nie ciepaje. Katia, dlatego, że to, co ona mówi, stop, męcz się znowu. Tomu też, czy ty kažeš, stop, męcz się dalej. To przecież w tym związku... To w tym związku... Ona mówi, kurwa, zatrzymaj się. Ona każe, kurwa, zupynij się. I męcz się znowu z tą drugą babą. I męcz się znowu z tą drugą babą. I z tym facetem. I z tym człowiekiem. Który nią śmierdzi. Jaki śmierdzi nią. Stop! Rób to dalej. Stop, robicie dalej. Że zmiany są efektem narastającej wewnętrznej emocji. Że zmiany jest efektem narastającej wewnętrznej emocji. A nie są efektem intelektualnej kombinacji. A nie efekt, a nie rezultatem intelektualnej kombinacji. Nawet jeśli gimnastyczka artystyczna. Nawet jeśli художня gimnastka, która coś robi. Jaka coś robi. Jeśli ona wykonuje tylko układ, jeśli ona wykonuje lише порядок, to nie dostanie wysokich. To ona nie otrzymuje wysokich badań. Ale druga, ale inna, która wkłada w to emocje, serce i to jest oczywiście też abstrakcyjne. I jaka też wkłada, jaka wkłada w te emocje, serce i to też abstrakcyjne. Ale doprowadza do tego, że wszystkie te ruchy łączą się z jakimś dziwnym emocjonalnym wywodem jej. Вона досягає того, що всі ці рухи, вони поєднуються з якимось певним її емоційним станом. Достає вище. І вона отримує вищі бали. Розумієш? Да. Чи по просто, очевидно, єстеш перший день, patrzysz na to nowym okiem. Zrozumiałe, że ty pierwszy dzień ty dywisz się na to świeżym okiem. Masz prawo rozumieć, że trzeba wykombinować nowe figury. Ty masz prawo rozumieć, że trzeba skombinować nowe figury. Ale nie ma sytuacji aktorskiej. Ale nie ma aktorskiej sytuacji. Bez przeżycia. Bez przeżywania. Nawet jeżeli aktor jest z założenia w sytuacji, że on w danym momencie nic nie przeżywa, że jest pusty. Навіть якщо актор є з установкою, що в цій ситуації він нічого не переживає, що він порожній, то в якийсь дивний спосіб переживає то, що не переживає. То він в якийсь дивний спосіб переживає те, що нічого не переживає. Чи завжди? Тобто завжди є живе. Хоча то, що, ну, я вірю, то не є претензії. Це не претензії, не критика. Це завжди звертання уваги, що в прийшлості навіть їм більше є jakaś wysublimowana, specjalna kombinacja intelektualna, tym większe musi być podłoże organicznej jakiejś prawdy aktora. Ideja nałożyła się na to, że w przyszłym, czym większą, trudniejszą, bardziej sublimowaną będzie kombinacja intelektualna, tym silniejszą osnowę emocjonalną ona ma. Zastanówcie się czasem, jak obserwujecie aktorów, zwłaszcza swoich ulubionych. Zastanawiajcie się dekoli na to, jak dywicie się na aktorów, zokrema swoich ulubionych. Dlaczego ona mnie wzrusza? Czemu ona mnie wzruszy? Dlaczego on mnie wzrusza? Czemu on mnie wzruszy? Czym się różni on od tego, który mnie nie wzrusza? Czym on odróżnia się od tego, który mnie nie wzruszy? To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Dobra, okej. Rozumiemy? Dobra, bo propozycje są super. Ale propozycje cudowne. Tylko teraz musisz, że powiem, włożyć w to, w tym sensie serce, że musisz zrozumieć sytuację emocjonalną tej bohaterki. I teraz musisz wkłaść w to serce, ale w taki sposób, żeby zrozumieć emocjonalną sytuację tej heroiny. My robimy figury z Beckerta, które są zabronione u Beckerta. My robimy figury, my zrobimy z Beckerta figury, jakie są zabronione u Beckerta. Ale to nie oznacza, że odklejamy się od jakby konfliktu tych postaci i emocji. Ale це не означає, що ми відклеїмося від конфлікту цих персонажів і від їхніх емоцій. Бо я бачив багато реалізацій плей. Бо я бачив багато постановок гри. Бачив також таку реалізацію в Варшаві з суперакторами. Я бачив навіть таку постановку в Варшаві з суперакторами. І вони виконували те, що хоче Бекет. І вони виконували те, що хоче Бекет. Чи були потім в урнах. Тобто були в урнах. І мовили тільки wtedy, kiedy się światło nie padało. I mówili tylko wtedy, kiedy na nich padło światło. Ale to, czym byli wypełnieni, ale te, czym one były napełnieni, decydowało o tym, że to było wielkie. Dawało zrozumieć, że to było wielkie. I wywoływało wzruszenie.
i ono wykликало zruszenie. Oto rzeczywiście nie jest zruszenie, które wynika z salonowego pierdzenia w kanapie. I odrodna to nie te zruszenie, jakie wynika z salonowego pierdzenia w kanapie. Ponieważ Beckett lokuje to na innej półce, na innym miejscu. Bo Beckett to stawia na innej półce, w innym miejscu. Dobra, tyle dygresji. Одиннадцать. Теперь. Девочки, ну! Давай! И. Адский полумрак. Тень ушла. В голове только тень. Сомневаюсь. Мы не цивилизованы. Умереть, чтоб во мрак, и чем темнее, тем хуже, странно. Такие мечты. Тогда, а теперь я сомневаюсь. Адский полумрак. Тень ушла в голове. Сомневаюсь. Мы не цивилизованы. Умереть. Умереть. Pojawiają się lepsze propozycje tej dekonstrukcji, tego zaburzenia. Ja bym сказал, że czym dalej, tym краще pojawiają się propozycje tej dekonstrukcji. Pierwsza pomyłka jest za bardzo jakby spekulacyjna, taka wymyślona. Zanadto wygadana. Że ty po prostu tak delikatnie, po prostu tylko zmieniasz miejsce. Że ty tak delikatnie, tak niby prosto zmienił miejsce. Tymczasem ta zmiana ma kompletnie inny rodowód, pochodzenie. Tutaj jak ta zmiana ma zupełnie inne pochodzenie. One wszystkie skaczą, tak jakby mówią, jakby mówiły: kurwa, jestem w ciemności. One wszystkie skaczą tak. Nic nie widzę. Tak niby każą wszyscy, kurwa, ja pierdolę, gdzie ja jestem? Ja niczego nie walczę. Ten obrót pierwszy jest wynikiem, kurwa, zabłądziłem. Gdzie ja jestem? Aha, tu. Okej. Okay. Jest. Pierwsza pomyłka z rezultatu, to nie jest, to nie jest tylko intelektualna spekulacja, która jest efektem zmieniam, bo zmieniam, bo wiem, że mam zmienić. To nie prosto intelektualna spekulacja, jaka wynika z tego, że zmienię, to muszę zmienić, bo muszę zmienić. Tak. Dlatego Super Rosa, tomu Super Rosa, kiedy właśnie wydobędę się z tej ciemności, kurwa, muszę. Ja muszę, ona dokonuje tego wysiłku, pasuje, wraca znowu do tego. Ale ona robi te zusilia, potem pasuje, powraca znowu do tego. I znowu powraca, jasne? I wtedy my mamy zaburzenie, bo jeżeli ty non-stop później próbujesz bić ten rekord, to ja już wiem, co ty zrobisz. I to gdzie w nas wynika to zburzenie? Tomu, że jeśli ty non-stop bierzesz ten rekord, to ja już nie znam, co ty robisz. A ja nie wiem. Ja nie mogę przewidzieć, co ty zrobisz. A ja gadać nie mogę przewidzieć, co ty zrobisz. Więc działaj tak, że sama nie wiesz, kiedy zrobisz to, co masz zrobić. Tomu robić tak, że ty sama nie znasz, kiedy zrobisz to, co zrobisz. Dziewczyny, nie zapominajcie, coś dobrego się też pojawiło w tym, że one tak zaczęły sapać. I nie zabywajcie, coś nowego zrobiłeś w tym, że wam poczęły tak ważko dychać. To jest taka sytuacja, jakby wam zawiązano oczy, albo zgaszono wszystkie światła. Taka sytuacja, jakby wam zawiązano oczy, albo zgasło wszystkie światło. Asystent Peszka kazał nam skakać. Asystent Peszka kazał nam strybać. Kurwa, to jest bez sensu. To kurwa bez sensu. Skaczę, nie, nie, doszłam tego, nie. Wracam, bo kazali, bo nie znam egzaminu. Ale powertaj się, bo kurwa tak kazali. To jest strasznie uporczywe. To jest straszenno napolegliwe. I to nie mówię o tym, że to nosi cechy jakiegoś tragizmu.
Я не кажу, що це носить якийсь такий вираз трагізму. Щебіще грали трагізм. Ніби ви граєте трагізм. Вони са прежде всім вщекле. Ви понад усе знервовані. Що зналазлися в тій ситуації. Що опинилися в цій ситуації. Так як вщекле са ті дві баби. Так як рознервовані ці дві жінки. У Бекета. У Бекета. Які ще мусять ділити фацетом. Які мусять ділитися чоловіком. Дасне? І це ж та сама вщеклість. І це та сама знервованість. Тільки, що ті баби się spotkały teraz po prostu z trzech tercetów. Tylko jeszcze teraz te żonki zostały się z trzech... Z trzech trójkątów. Z trzech trójkątników. To są te baby, które tych trzech facetów swoich zostawiły i teraz nam im mówią, ty też jesteś w ciemności? Tak, kurwa, ja też jestem w ciemności. Nie wiem, co robić. Jej, dobra, pierdolę. Może. Rozumiesz, to jest... Bardziej powiedziałbym zdecydowany. Це ті жінки, які залишили своїх трьох чоловіків, okay. І тут стривають, і ти теж повинен. Добре, не запомніть о тій темності. Не запомніть про цю темність. То ще раз, прошу. Прошу, прошу там. Пам'ятайте, що ті дві баби вальчать о того фацета дистанцію. Пам'ятайте, що ці дві жінки страшенно борються за цього чоловіка. Добре. Hola. I. I. Адский полумрак. Ты ушла в голове только ты. Забыла. Мы не цвели сорванные. Умереть вам рак. И чем темнее, тем страшнее. Тем странно. Такие мечты. Тогда, а теперь я сомневаюсь. Адский полумрак. Окей, окей. Ну, докладно отправлюсь. Я первый раз перед всеми обсервую, что там что-то живое. Бывает, я там не знаю, как это все. Спостерігають, що там відбувається щось живе. Що щось з тими бабами ще діє. О що їм іде? З тими бабами ж відбувається. А не то, що вони комбінують, правда, чи дійсно зробимо з ним те фігури, чи ні. А не те, що вони комбінують, що сьогодні зробимо з ним ту фігуру. Вони са в іншому пункті, вони всі. Вони всі в іншому пункті. То було супер. Пам'ятайте, що з кожним актом, то є акт другий, правда? Że z każdym aktem jakby podnosi się skala, zwiększa się skala zmian. Pamiętajcie, że z każdym rzędem wynimająca, podwyższuje się skala zmian. To był akt drugi. To była druga dia. A za chwilę będzie trzeci. A za chwilę trzecia. Gdzie zaczniecie się przemieszczać między sobą. Możecie częściowo opuścić swój teren. Możecie częściowo opuścić swój terytorium. Ale jeszcze jakoś się trzymają kupy. Ale jeszcze jakoś... Jeszcze jakoś może są... Jeszcze jakoś są... Razem. Zostaw mnie! Później kurwa ciemno. Rozumiesz, że... Ale jeszcze nie zmieniły daleko, że tak powiem, teren. Jasne? Ale jeszcze nie na to daleko zmieniły. Bo czwarty akt... Wszyscy i z góry aktorzy schodzą na dół i że to powiem, następuje totalna rozpierducha, czyli schodzą do piekła. I w czwartej dni wszyscy schodzą sobie wniz, odbywają się coś takiego, co ja nazywam słowem rozpierducha i zbywają się pewnie. Dawajcie nazwiemy to wszystko. Nazwijmy to wszystko rozpierducha. To jest rozpierducha. Tylko, że jak zaczniesz od rozpierduchy, to co dalej? To jest rozpierducha, ale jeśli od niej zaczynasz, to jeszcze to oczywiście jest super idea, tak jak mówi Hitchcock, Alfred Hitchcock. Cały czas jest czudowa idea, jak nasz Hitchcock. Zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem zobaczymy. Poczynajmy od zamlepusu, a potem popatrzmy. Nie mamy na to czasu, musimy się zająć swoim. Dobra, no to teraz co? O Jezu, co robimy? Mamy bardzo mało czasu i jednak powinniśmy się zmierzyć bez szczegółów. Już nie mamy czasu na to, żeby teraz omawiać po kolei wszystkie elementy w trzecim akcie. Mamy mało czasu, nie mamy możliwości obgórzyć po czerwie wszystkie elementy w trzecim akcie.
ani tym bardziej badać możliwe kombinacje czwartego. I tym większe my możemy zliczyć te możliwe kombinacje czwartego. W związku z tym ja proponuję siku papieros. W związku z tym ja proponuję popisać te pokurecz. I siku. Tak. I wracamy. Powertajmy się. Ja przypomnę główne zasady. Ja nagadaję wolowni prawa. Co się tylko dzieje. Co wypowiedzi. Jakie będą hasła moje. Jak nie będą sygnały, moje sygnały, znaki. Znaki. I zrobimy całość. I zrobimy cielist. Na nic innego nie mamy czasu. Na nic innego nie mamy czasu. A potem przypomnę. A potem opuszczajmy się. Przerwa. Teraz tylko słuchamy. Zobaczcie, jakie słuchajemy. Przepraszam, panu rosyjski. Proszę wybaczenia za mój rosyjski. Ale będziecie mnie rozumieć. Ale to tak na rozumieć. Sygnały są proste. Sygnały puste. Tak, pierwszy. Pierwszy tak. Adin. Adin. I od razu start. Bez słowa start. Adin. Jest prezentacja. Prezentacja. Ja mówię stop. Ja mówię stop. Adin. Stop. Dwa. Kiedy ja uspokoiła, że tak. I od razu start. Stop. Trzy. Stop. I tak dalej, i tak dalej. Akt второй. Например. Три. Начинайте акции. Начинаете дело. Появляются первые заблуждения. Начинаются первые помылки. Стоп. Восемь. Ты слушаешь? Первые заблуждения. Стоп. Ale też inne kombinacje. A także inne kombinacje. Adin, piat, siem. I wszystkie trzy rusza. Oden, piat, siem. I wszystkie trzy. Stop. U was jest numer piat. I tylko reagujecie na te kombinacje. Tak? I reagujecie też na te kombinacje. Pojawia się też pierwszy raz hasło, sygnał tutti. I w pierwszy zjawia się sygnał tutti. Wsie. Wsi. W mieście. Wsi razem. Na tutti musimy wsi razem poczaty. To byłoby dobrze. To zupełnie się i poczaty jeszcze raz. I stop. Czy ty? Włosy. Adinat. I po kolei wchodzą te trzy. По черзі входять всі три. Тут! Знову ж. Тут всі разом. Стоп. І комбінації, яких не знаю. І комбінації, яких я не знаю. Буду попросив в тракті. Буду їх робити під час. Пам'ятайте, що їм далі, в другому акті... Пам'ятайте, що чим далі в другій дії... Є зараз більше запушень. Я ще раз більше помилу. Але ще єстеся на своїх територіях. Але ви ще залишаєтесь на своїх територіях. Третий акт. Например, пят. И зачина се венча розпірнута. Починаєте вінча розпірнута. Опущаєте своє місце. Ви покидаєте своє місце. Наступні номери. Следующі номери. Тутті. Сто. Одинадцять, один, чотири, восемь. Сто. Adin. Lipton. Gdzie? A. Twój numer? Dziewięć. Czyli jest nie coraz większa rozpierdolka. Jeszcze raz większa rozpierdolka. Co w trzeci. A. Cieciorn. Все актеры сходят в пекло.
Stop! Tylko metronom. To jest nowe słowo. Nowy sygnał. Во время четвертого акта ты даешь на максимально скорый темп. Да? Только метроном. Тут ты, например, три, два. Тут ты. И так далее. До 7. Так. Тут и так дальше. Ясно. Что-то есть ясно, э? Ваш? Метроном выключать, когда в первом, во втором, в третьем акте? В первом акте, когда ваш стол кончится акцию, стоп. Стоп, ну, так, да, чтобы да, был готов. Да? Да? Во втором акте, во время второго акта, ты его, да? И за каждым разом, когда есть их акция, он пушча. В каждом разе, когда ваша диета пускаешь? В третьем акте может уж идти нон-стоп. В третьем может уже не запоняться. Когда наступает четвертый акт, padnie hasło metronom. I będzie sygnał metronom. Jak najszybciej. Jak najszybciej. I on może iść non-stop do końca. On może iść non-stop do końca. Kiedy mówię stop, jest absolutna cisza. Wszyscy się uspokajają, zatrzymują. Kiedy ja mówię stop, jest absolutna cisza, wszyscy zapomniają. Na premier idiot tylko metronom. I drugie kombinacje. Zmieniajcie tam, gdzie zakończyli, gdzie w stopie. W trzecim akcie tak jest. Nie musisz wracać. Dopiero jak jest akcja, na przykład 2-1, to możesz wrócić, ale możesz i zrobić inną kombinację. Bo trzeci akt to już jest bardzo daleko posunięta dekonstrukcja. Jasne? Okej. Okay. Jeszcze było pytanie? Nie. Może w czwartym akcie всі мінятися між собою діями? Абсолютно так. І може бути так, коли ви скажете, там, наприклад, метроном, але там прийдеться вже інші люди. Чи може так говорити? Наприклад, як вам зробив метроном, а там на дружки не вийшли? Так. То не ма проблем. Ні, четвертий акт означає, що сходите всі на дół і наступні інтеракції, переміщення, czyli na przykład ręczniki działają ze stołem, łóżko na przykład z katią i tak dalej. Jeszcze w czwartym, kiedy wszyscy spuszczacie się tu, to zaczynają interakcje, zamiany, zamieszczenia, że na przykład ręczniki współdziałają ze stołem, łóżko z katią i tak dalej, i tak dalej. Ale w czwartym akcie jakby zostają resztki, jakby cytaty, fragmenty moich działań, do których byłem zobowiązany. Ale w czwartej dni zostają te fragmentki, zależki, cytaty tych dni, jakie ja robię z samego początku. Dobra. Okej. Okay. No to oczywiście też pytanie. Після першого акту, наприклад, ми вертаємося на попередні місця, чи завжди, починаючи з першого акту, ми залишаємось там, де ми залишаємося? Тому ми там зостаєте там, де зостаєте. Ви прийшлися тут і тут зостаєте. На друге. На першому акті теж. На друге. Не треба. Окей? Змінюємо до першої позиції. Добре. Готові? Знаєте, як я тут роблю отак?
то я вас, може, тут лишаю. Не трактуйте цього смертельне поважно. Записи до цього, смертельно, серйозно. Серйозно, глядачі? Так. Мами, бати сам. To jest to. Natomiast, czyli działajcie aktywnie. To dzieci aktywno. I starajcie się, żeby w pierwszym akcie zwłaszcza zaprezentować w dobrej dyscyplinie swoje elementy. I starajcie się, żeby w pierwszym akcie zaprezentować w dobrej dyscyplinie swoje elementy. Ale jeżeli się ktoś pomyli, to nie ma problemu. Proszę się nie stresować. Proszę nie stresować. Dziewoczki, się jasna? Okej. Dziś naproszuję was. Nie ruszamy się. My już nie ruchujemy się. Stoimy gotowi. Siedzimy, stoimy gotowi. Stoimy, stoimy gotowi. Moim zdaniem kadłubki leżą. Na moją domu głupro leżą. Gotowe do akcji. Gotowe do akcji. Tri. Cisza. Kati, brąz tego pana z kuchu! 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 Брось эту подоскуху! Брось эту подоскуху! Брось эту подоскуху! Брось эту подоскуху! Два! Моя успокоилась. Все успокоилось. Я пришла позлорадствовать. Обычная. Лицо круглое, сама толстая, губы выпученные, шеи нет, сиськи как... Все, я пришла позлорадствовать. Обычная шлюха. Лицо круглое, сама толстая, губы выпученные, шеи. Нет, сиськи. Когда я успокоилась, что все успокоилось, я пришла позлорадствовать. Обычная шлюха. Лицо круглое, шея. Нет, губы выпученные, нос кривой, сиськи. Когда я успокоилась, что все успокоилось, я пришла позлорадствовать. Обычная шлюха. Лицо круглое, сама толстая, губы выпученные, шеи. Когда я успокоилась, что все успокоилось, я пришла позлорадствовать, обычное. Лицо круглое, сама толстая, губы выпучены, шеи нет, сиськи. Когда я успокоилась, что все успокоилось, я пришла позлорадствовать, обычное. Шлюха. Лицо круглое, сама толстая, губы выпучены, шеи нет, сиськи. Когда я успокоилась, что все успокоилось, я пришла позлорадствовать, обычное. Шлюха. Лицо круглое, шеи нет, сиськи. Обыкновенная подоскуха!
Губы выпечены! Сиськи! Когда все закончилось, я пошла по злору посылать обыкновенная потаскуха! Лицо как студия дупловатое! Шеи нет, губы выпечены! И сиськи! Когда все закончилось, я пошла по злору посылать обыкновенная потаскуха! Лицо как студия дупловатое! Шеи нет, губы выпечены! И сиськи! Когда все закончилось, я пошла по злору посылать обыкновенная потаскуха! Лицо как студия дупловатое! Шеи нет, губы выпечены! И сиськи! Сжальтесь! Сжальтесь! Сказать, что нет! Сначала все изменилось! 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 Стоп! Я. Да, покой. И вроде бы все прочь. Да, прекрасно. Я адский полумрак. Да, покой. И вроде бы все прочь. Покой, и вроде бы все прочь. Ты гаснешь? Я отключаюсь. Адский полумрак. Да, покой, и вроде бы все прочь. Когда ты гаснешь? Я. Адский полумрак. Да. Покой, и вроде бы все прочь. Шесть. Уходи, прочь, 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 уходи. Уходи, прочь, уходи, прочь, уходи, прочь, уходи, прочь, уходи, прочь, уходи, прочь, уходи, прочь. Стоп! Семь! Даже без ломтика. Может перестать появляться
і почати болтати, заплакати. Ти смотришь на меня? Кто-нибудь смотрит на меня? Кому-нибудь есть дело до меня? Даже без ломтика. Может начать кривляться и перестать болтать, заплакать. Ты слышишь меня? Кто-нибудь слышит меня? Кому-нибудь есть дело до меня? Даже без ломтика. Может начать кривляться и... Стоп! Девять. Я всегда предупреждаю. Виктор. Я всегда предпочитаю Липтон. 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 Стоп! Есть? Стоп! Мучишься опять! 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 Стоп! Одиннадцать! И... Адский полумрак. Ты ушла. В голове только ты. Сомневаюсь. Мы не цели сорок воды. Умереть, чтобы обрак. Чем страшнее, тем хуже. Странно. Тайные мечты. Тогда, а теперь я сомневаюсь. Адский полумрак. Тень ушла. В голове. Только нет. Сомневаюсь. Мы не оценим лицо воды. Умереть, чтобы обрак. Чем страшнее, тем хуже. Странно. Тайные мечты. Тогда, а теперь я сомневаюсь. Адский полумрак. Тень ушла. В голове только один. Сомневаюсь. Мы не оценим лицо воды. Умереть, чтобы обрак. Чем страшнее, тем хуже. Странно. Стоп! Второй акт. Где? Брось это подо стуку! Брось это подо стуку! Брось это подо стуку! Брось это подо стуку!
Я всегда предпочитаю. Липтон! Я всегда предпочитаю. Липтон! Я всегда предпочитаю. Липтон! Один раз. Я! Отлично! Три. Как всегда, все разрешается. Шесть. Лидер. Я всегда. Акция.
Девятый. Я предпочитаю! Я предпочитаю Вильтон! Всегда! Всегда! Я предпочитаю Вильтон! Всегда! Я Вильтон предпочитаю! Всегда! Я! Тут ты! Я! Punktualność,
Oczywiście pojawia się wtedy, gdybyśmy to długo ćwiczyli. Pani z oczywiedzą zajmowała do takiego dokumentu. Więc dobrze, o tym nie dyskutujemy. Mówię, że o tym dyskutujemy. Najważniejsze jest to, że się po prostu weszli na dach wieżowca i skoczyli. Ważne też, żeby wyszli na dach, a to potrzebne i strzelnione. Dobra, super. Skończyliśmy nasze spotkania. Zakończyliśmy nasze spotkanie. Dziękuję wam bardzo. Proszę bardzo. Bardzo wydaje mi się, dobrze pracowaliście. Jesteś jeszcze bardzo dobrze pracowałam. Myślę, że może się nam to w przyszłości przyda. No jeszcze można by moje kłótu mówić za propozycję. Jeśli osoba by była złożycie. Jeszcze by sobie bardzo podobać. Jest prośba. Niektórzy się zgłosili, żeby wziąć ksero, czy też partyturę szefera. Tak jak jest wolosy, z czego czytać partytury szefera. Ja je tu zostawię. Ja je zależy tu. Można je skserować. Można skopiować. Jeden jest w języku angielskim, dwie w polskim. Ja ona mówię dwie w polsku. Zostają też ten tekst po polsku. Tak, zależy ten tekst po polsku. O którym szefer pisze o idei teatru instrumentalnego. Cały tekst, jakiego szefer pisze o idei instrumentalnej teatru. A może się przyda. Może prowadzić. Też pojawiła się prośba, żeby przypomnieć poszczególne elementy. Także była prochanie, żeby nagadać określone elementy partytury. Ja pewne zawartość pewnych elementów, to co zawierają, po prostu troszeczkę inaczej interpretuję niż szefer. Ja w miejsce pewnych elementów troszeczkę inaczej niż szefer. Więc sobie nawet przetłumaczycie to, co szefer pisze. No nawet sobie wykładacie też, co pisze szefer. To możecie oczywiście realizować to, co pisze szefer. Zwyczajnie możecie robić też, co pisze szefer. Albo to, co zapamiętaliście z tego, co odczyniamy. A potem jeszcze co zapamiętali z tego, czym ja mówię. Więc jeżeli chcesz, to ja oczywiście teraz mogę zostać i przypomnieć. Mój, jeszcze ty chodzisz, ja może zaraz zaleszymy sobie, żeby nawet dalej to jeszcze tam nie. Co tam jest w partyturze? Ja już jestem wolny. A ja mam inny. Wy macie... Ja to masz opcję, bo nie chcę partytury, tylko my z kanałem możemy to nie mogę. Ja myślę, że to będzie krótkie przypomnienie i kto chce, to może zrobić. Nie mówię jeszcze, chyba jeszcze chcę zaraz wtedy dużo krótkie na hat, bo nie wiem, patrzę, może zadać. To jest już, ja tylko, że tak powiem, reaguję na potrzebę. Ja postawię ogólnie na kuchenie. Następne spotkanie jest z Pawłem. Następna zostrzeć z Pawłem. O za godzinę, o 8. Więc mamy troszkę czasu. To już mamy troszkę czasu. Ja to nie wiem, ile trzeba, żeby przypomnieć. Ja nie będę chyba zajmować, ale 6 jest kiedy trzeba przyjść. Bardzo wam dziękuję. Proszę wam dziękuję. Trzymam kciuki za waszą przyszłość aktorską, reżyserską, dramaturgiczną. Trzymaj kciuki za wasze majątki aktorskie, reżyserskie, dramaturgiczne. Bądźcie zawsze odważni. Bądźcie zawsze odważni. To jest bardzo ważne. Za dużo ważności. Cześć. Cześć.